Zawód postaci to pierwsza trudna decyzja, którą przyjdzie nam podjąć w Zomboidzie. Chyba że obejrzysz ten film do końca, wtedy ta decyzja nie będzie już taka trudna. Na początku również ostrzegam, że w tym materiale przedstawiam moje opinie na temat zawodów i wszystko, co ode mnie usłyszysz, nie jest prawdą objawioną i możesz się ze mną nie zgadzać w wielu kwestiach. Każdy z zawodów daje inne bonusy do umiejętności walki czy wytwarzania, a niektóre dadzą specjalne ultra umiejętności, których nie da żaden inny zawód. Ale zazwyczaj te umiejętności są mało warte. Na co więc zwracać uwagę? Moim zdaniem najważniejsze na umiejętności walki wręcz, potem umiejętności wytwarzania, potem umiejętności poruszania się, potem umiejętności strzeleckie i na końcu siła i kondycja. Jeszcze jedna ważna sprawa, każda umiejętność wybrana na początku nie tylko pozwoli zacząć na przykład z drugim poziomem stolarstwa, ale też szybciej postać będzie uczyć się tej umiejętności. Pierwszy level daje bonus 75%, drugi level daje bonus 100%, a trzeci level daje bonus 125%, więc warto to wybrać mądrze. No dobra, lecimy z tym, poproszę tabelkę. Strażak. Dostajemy na start plus 1 do walki siekierami. To spoko, bo siekiery to dobra broń. Dodatkowo dostajemy plus 1 do biegania, co nie jest dobrym bonusem, bo pierwszy punkt biegania daje tylko o 5% szybszy bieg, a zombiaki są wolniejsze nawet od naszego chodu. Strażak zaczyna też z bonusem plus 1 do siły i kondycji, więc między innymi szybciej walczysz, więcej zdajesz obrażeń, wolniej się męczysz, szybciej odpoczywasz, ale ten bonus to zaledwie kilka procent. Mimo wszystko, jak na koszt w punktach cech wynoszący 0, to ten zawód jest całkiem dobry. Strażnik leśny. Kolejny zawód z bonusem plus 1 do siekier oraz dostajemy też plus 1 do stolarstwa, a to ważna umiejętność, jak nie najważniejsza, bo można budować na przykład beczki na deszczówkę. Ale dostajemy też kiepskie plus 2 do zbieractwa i stawiania pułapek. Już wyjaśniam, czemu kiepskie. Żeby nie było, że hejtuję zbieractwo. Ta umiejętność jest nieoceniona, gdy zdecydujemy się na zamieszkanie w dziczy z daleka od cywilizacji, bo zbieractwo pozwala ci łatwiej zbierać wiele przedmiotów, jak nasiona, worki na śmieci, warzywa oraz kamienie i patyki, z których możesz zrobić siekiery i młotki. A to nie za bardzo przyda się, jak będziemy żyć w mieście, gdzie bez problemu znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy do przetrwania. A stawianie pułapek sprawia, że mamy większą szansę złapać zwierzątko w klatkę i je zjeść, więc się przyda, jak zjemy całe puszkowane jedzenie ze świata. Drwal. Ostatni zawód, który siekieruje i robi to lepiej niż pozostałe zawody. Mamy na start plus 2 do siekier. Mały spoiler, połącz to z cechą awanturnik, a otrzymasz na start łącznie plus 3 do siekier, czyli 125% bonusu do expa. A dodatkowo zyskujemy 25% do szybkości machania siekierą w walce. No i szybciej ścinamy drzewa, szybciej chodzimy przez las i mamy jeszcze plus 1 do siły. Według mnie to bardzo dobry wybór, bo szybko i skutecznie można walczyć z zombie. Dobra, zawody, w których są siekiery odbębnione, to teraz zostaw suba, bo omówię dwa zawody, które korzystają z broni palnej i możliwe, że niektórzy spalą mnie na stosie. W lewym narożniku policjant posiadający plus 3 celności, plus 2 przeładowania i plus 1 do zwinności, z początkowym kosztem cech wynoszącym 4. W prawym natomiast odznaczony za zasługi były żołnierz, weteran, posiadający plus 2 do celności i plus 2 do przeładowywania, z początkowym kosztem cech wynoszącym 8 oraz z wyjątkową, unikalną zdolnością, dzięki której nigdy nie wpadnie w panikę. Który z nich jest lepszym wyborem? Zawodnik z lewej czy zawodnik z prawej? Wygrywa policjant. Zawidły! No dobra, dobra, spokojnie. Weteran nie jest zły. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę w Zomboid, jesteś przytłoczony wszystkimi statystykami postaci oraz kiepsko jeszcze ci idzie w walce z zombie, to jak najbardziej wybierz weterana, bo dostaniesz jedną z najlepszych zdolności dla początkujących. Zdolność Zimna Krew sprawia, że twój bohater nigdy nie wpadnie w panikę na widok zombie, a panika sprawia, że zadajesz mniej obrażeń zombiakom. A dlaczego w mojej opinii ta umiejętność jest kiepska? Bo po pierwsze, ten sam efekt, czyli brak paniki, otrzymamy, gdy postać łyknie tabletki. Tabletki uspokajające, które można łatwo znaleźć w aptekach, a po drugie, z czasem bohater przyzwyczai się do widoku zombie i z każdym dniem będzie się ich bał coraz mniej. Mechanicznie wygląda to tak, że bohaterowi szybciej zmniejsza się panika, niż rośnie na widok zombie. Tak więc ostatecznie uważam, że policjant jest lepszy od weterana, bo ma o jeden punkt celności więcej na start oraz ma jeden punkt zwinności, która sprawia, że postać porusza się szybciej, gdy celuje bronią palną lub do walki wręcz, czyli przytrzymując przycisk kontrol lub prawy przycisk myszki.
Mimo wszystko i tak policjant nie jest najlepszym wyborem na zawód, bo nie ma żadnej umiejętności do walki wręcz, a amunicja prędzej czy później się skończy, chyba że korzystamy z jakichś modów na tworzenie własnej amunicji. Pracownik budowy. Bardzo dobry wybór, jeżeli nie chcemy już nigdy martwić się, czy znajdziemy broń do walki wręcz, bo otrzymujemy na start plus 3 do walki krótkimi obuchami, czyli wszystkimi prętami, rurkami, pałkami i jednoręcznymi narzędziami jak młotki czy klucze nastawne. Ja sam ostatnio bardzo często wybieram ten zawód właśnie z uwagi na to, że broń do walki z zombie mogę znaleźć w prawie każdym garażu. Dodatkowo dostajemy plus 1 do stolarstwa, więc szybciej nauczymy się tej umiejętności. Stolarz. Wybór tego zawodu pozwoli szybko osiągnąć 10 poziom stolarstwa, bo grę zaczynamy z 3 poziomem tej umiejętności. Oprócz tego mamy plus 1 do krótkich obuchów, więc początkowo walka z zombie może być utrudniona, dopóki nie osiągniemy wyższego poziomu. Moim zdaniem stolarz to dobry wybór, ale wysoki poziom w stolarstwie można wbić nawet bez wybierania tego zawodu, ponieważ umiejętności można się nauczyć z programów telewizyjnych o 12 na kanale Life and Living oraz dzięki kasetom VHS, które znaleźć można w sklepach z kasetami. Połączmy to też z czytaniem książek o stolarstwie, żeby zwiększyć mnożnik otrzymywanych punktów doświadczenia. Złota rączka. Jest połączeniem stolarza i pracownika budowy. Dostajemy na start plus 1 do stolarstwa oraz plus 1 do krótkich obuchów, więc coś tam zbudujemy i jakieś tam obrażenie zombiakom zadamy. Ale najciekawszym bonusem jest plus 2 do konserwacji, a to oznacza, że broń będzie miała mniejszą szansę na zepsucie się podczas walki i nie trzeba się martwić, że ulubiony topór właśnie połamał się po raz 20. Uważam to za wymaganą umiejętność, jeżeli w przyszłości chcemy walczyć kataną, która zadaje bardzo duże obrażenia, ale również ma wysoką szansę na uszkodzenie. Ochroniarz jest zawodem, który nie ma żadnego bonusu do walki wręcz. Rozpoczynamy grę z bieganiem na poziomie 2, za co dostajemy 10% szybszy bieg, o czym mówiłem już wcześniej. Do tego zaczynamy z umiejętnością ciche chodzenie na poziomie 1, która działa tak, że zombie mają mniejszą szansę na usłyszenie kroków naszej postaci. Na wysokim poziomie można po cichu przechodzić w niedalekiej odległości od zombiaków, lecz trzeba pamiętać, że zombiaki nadal mają oczy. Uważam, że ta umiejętność mogłaby się przydać, gdybyśmy eksplorowali jakieś duże budynki jak hotele lub bloki mieszkalne i nie chcielibyśmy, żeby usłyszały nas wszystkie zombiaki pozamykane w mieszkaniach. Ochroniarz ma również swoją wyjątkową umiejętność nocna zmiana, która sprawia, że szybciej regeneruje się poziom zmęczenia, a więc będziemy krócej spać i więcej czasu spędzimy na eksploracji. Włamywacz. Kolejny zawód, który nie ma żadnego bonusu do walki wręcz. Dostajemy natomiast plus 2 do skradania i cichego chodzenia, więc nasza postać może łatwiej przekradać się między zombiakami oraz dostajemy również plus 2 do zwinności, przez co szybciej poruszamy się w trakcie walki. Natomiast najważniejszym bonusem włamywacza jest jego umiejętność odpalania samochodów na krótko, czyli bez kluczyka, przez co już od startu możemy przejąć na własność każdy pojazd. Lecz ta umiejętność nie jest niczym unikatowym, bo każda postać, niezależnie od zawodu, może odpalać samochody na krótko po osiągnięciu pierwszego poziomu elektryki i drugiego poziomu naprawy pojazdów. Tą pierwszą umiejętność zdobędziemy poprzez rozkręcanie zegarków, krótkofalówek czy latarek, a drugą zdobędziemy poprzez wykręcanie i montowanie części samochodowych oraz po obejrzeniu odpowiedniej kasety VHS. Ja osobiście nigdy nie biorę tego zawodu, bo kilka początkowych dni spędzam na spokojnej eksploracji startowego miasta, podczas której bardzo często znajduję dobry samochód z kluczykiem w środku. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o cechach, poznać które są dobre, a które nie, to zasubskrybuj kanał, bo o tym będzie kolejny poradnik. Kucharz. To profesja, którą odradzałbym wybierać. Otrzymujemy co prawda plus 1 do konserwacji, ale również plus 1 do walki krótkimi ostrzami, które do najlepszych broni nie należą, bo szybko się psują i mają specjalny atak, którego długa animacja może sprawić, że łatwo złapią nas inne zombiaki. Więcej o tym mówiłem w filmie poświęconym najlepszym broniom na apokalipsę. Poza tym kucharz zaczyna z umiejętnością gotowania na poziomie 3, która na początku gry w ogóle nie jest potrzebna, bo mamy pod dostatkiem najróżniejszych puszek, konserw oraz słodkich i słonych przekąsek, które łatwo zaspokoją nasz głód. W późniejszych etapach gry warto wbić wysoki poziom gotowania, bo będziemy mogli przyrządzać bardziej sycące dania z mniejszej ilości składników. Dodatkowo kucharz na start powinien znać kilka kulinarnych przepisów, ale na ten moment ta cecha jest zepsuta, a nawet jakby działała, to i tak można w świecie gry znaleźć gazetki z przepisami. Pracownik burgerowni. Profesja podobna do kucharza, z tą różnicą, że na start mamy drugi poziom gotowania, a nie trzeci, oraz kucharz jest droższy o 6 punktów cech. Jak dla mnie lepiej już wziąć pracownika burgerowni, bo ten jeden punkt gotowania nie jest warty takiej ceny. Lekarz. Ta profesja również ma na start plus 1 do walki krótkimi ostrzami, a moją opinię o tym już znacie, czyli nie warto. Poza tym zaczynamy z trzecim poziomem pierwszej pomocy.
pomocy. Może się to wydawać dobrą opcją, w końcu gramy w grę, w której często możemy coś sobie zrobić, ale czy w praktyce opłaca się brać lekarza? Już na to odpowiadam. Najpierw trzeba ustalić, co tak naprawdę daje nam ta umiejętność. Po pierwsze, szybciej zakładamy opatrunki. Okej, to może być przydatne, jak goni nas horda albo otrzymaliśmy ranę na szyi i każda sekunda jest na wagę złota, bo bardzo szybko się wykrwawimy. Po drugie, bandaże wolniej przesiąkają krwią. To akurat nie problem, po prostu trzeba zmienić bandaż. A po trzecie, szybciej goją się złamania i szybciej możemy poruszać się z połamaną nogą. Jak mam być szczery, to jak mam już ponad 500 godzin w zomboidzie, to ani razu nie połamałem sobie nawet palca. Poza tym pierwsza pomoc nie powoduje szybszego gojenia się ran, jak zadrapania czy skaleczenia, więc moim zdaniem nie warto wybierać profesji lekarza, a ewentualnie można wybrać cechę pierwsza pomoc, jeżeli ktoś bardzo chciałby mieć chociaż jeden punkt pierwszej pomocy na start. Pielęgniarka. Profesja podobna do lekarza, tylko zaczynamy z drugim poziomem pierwszej pomocy i z brakiem umiejętności w walce wręcz. Dodatkowo ten zawód ma na start pierwszy poziom cichego chodzenia, a to obniży głośność kroków w postaci z 99% do 90%. W mojej opinii taki bonus nie jest wart wybierania tego zawodu. Instruktor fitness. To kolejna nieopłacalna profesja. Dostajemy na start plus 3 kondycji i plus 2 biegania, a ilość punktów cech po wybraniu tego zawodu wynosi minus 6. Dla porównania, wybierając zawód strażaka, dostajemy plus 1 do siły, kondycji, biegania i walki siekierami, a ilość punktów cech wynosi 0. Jak dodamy do tego cechę wysportowanie, kosztującą 6 punktów cech, to dostaniemy plus 2 kondycji, więc będziemy mieli taki sam koszt, ale lepszy start. Instruktor ma również specjalną umiejętność, dzięki której zna wartości odżywcze każdej żywności. To też nie jest nic specjalnego, bo takie statystyki można zobaczyć na Wikipedii Project Zomboid. Link w opisie. Rolnik. Ta profesja nie oferuje niczego poza 3 punktami uprawy roślin, a własnym ogródkiem powinniśmy zajmować się w późniejszej fazie gry, bo o rośliny musimy stale dbać, podlewać, leczyć z chorób i zabezpieczyć przed zombiakami, bo te mogą nam zadeptać plony, a ich krew spowoduje choroby roślin. Oczywiście uważam, że uprawa roślin to ważną umiejętność, bez której ciężko wyżywić postać w późniejszym etapie, ale poziomy w uprawie roślin nabija się dość szybko, nawet bez bonusu, jaki daje farmer. Kilka poziomów od zera można wbić po przeczytaniu książki i obejrzeniu programu Life and Living drugiego dnia od startu gry o godzinie 18. Dodatkowo istnieje kaseta VHS, która daje trochę punktów doświadczenia. Wędkarz. Sytuacja podobna jak w przypadku rolnika. Dostajemy plus 3 wędkarstwa i tu dodatkowo plus 1 do zbieractwa, więc nieco łatwiej znaleźć robaki na ryby. Wędkarstwo jest ważne, żeby łatwo dostarczyć naszej postaci białko, ale na początku gry możemy żywić się suszoną wołowiną i puszkami z mięsem. Poza tym łatwo wbić kilka poziomów wędkarstwa na początku gry, oczywiście z pomocą książek oraz aż 2 programów na Life and Living oraz kilku kaset. Elektryk. Ten zawód oferuje możliwość podłączania generatorów prądotwórczych oraz umiejętność elektryki na poziomie 3, ale za bardzo nie ma co w tej grze wytwarzać jako elektryk. Najważniejsze jest zdobycie pierwszego poziomu, bo przez to i oczywiście drugi poziom naprawy pojazdów możemy odpalać samochody na krótko. Ale poza tym możemy na przykład tworzyć timery, czujniki ruchu i piloty zdalnego sterowania, które mają zastosowanie w pułapkach dźwiękowych lub zadających obrażenia. Tylko że większość takich pułapek może robić tylko zawód inżyniera. Można również tworzyć własne radia czy radiostacje, ale te znalezione w grze są o wiele lepsze, a znaleźć je można bardzo łatwo, na przykład w bazie wojskowej przed Louisville. Inżynier. Nieopłacalna profesja, która daje nam tylko jeden punkt elektryki i jeden punkt stolarstwa, a jej koszt w punktach cech jest zbyt duży. Inżynier natomiast jako jedyny może tworzyć bomby rurowe, ogniowe i z aerozolu, jednak nie są one niczym niesamowitym i zwykły koktajl Mołotowa w zupełności wystarczy, żeby zapalić hordę. Robiłem o tym już materiał, link będzie w opisie. Spawacz. Ten zawód jest nawet w porządku, bo oferuje na start 3 poziom spawania, co pozwala oczywiście na szybsze wbicie wysokiego poziomu, przez co będziemy mogli budować lepszej jakości struktury z metalu, a to pomoże w łatwej obronie naszego schronienia. Niestety ten zawód nie daje nam żadnej umiejętności do walki wręcz, a koszt w punktach cech to aż minus 6. Mechanik samochodowy. Ostatni zawód na liście, który uważam, że jest nawet dobry. Dostajemy plus 1 do walki krótkimi obuchami, więc jakoś przed zombiakami będziemy mogli się obronić. Dodatkowo dostajemy plus 3 do naprawy pojazdów, a to oznacza, że wystarczy wybić tylko jeden poziom elektryki, żeby odpalać samochody na krótko i uważam, że mechanik jest lepszym wyborem niż włamywacz. Poza tym mechanik od początku potrafi naprawiać każdy typ pojazdu występujący w grze, bez konieczności szukania i czytania gazetek o naprawie pojazdów. No i oczywiście został jeszcze bezrobotny. On nie ma do zaoferowania niczego z wyjątkiem 8 punktów cech do rozdania, więc zdecydowanie lepiej jest wybrać jakikolwiek zawód, bo dostajemy po prostu więcej umiejętności za niższą cenę w punktach cech.